Witam serdecznie, Wojtek z tej strony. Tak dzisiaj pomyślałem sobie, że z innej beczki i żeby było coś ciekawszego. Przed chwilą nagrałem plik, teraz otworzymy Open File i jest to plik wubudubu. Tak jak idzie? Wubudubu, wubudubu, wubudubu. OK. Mamy ten plik. Możemy go trochę powiększyć, żebyśmy mogli wiedzieć. I OK. Mam, powiedzmy, że od początku zaczniemy. Niech będzie 104. OK. Otwiera się. Och, to. I weźmiemy jakiś tam kawałek. Co on powie? Wubud. Wubud. OK. Tak sobie pomyślałem, że może teraz coś zmontujemy. Weźmiemy efekty voice speech. I przetestujemy, co tu jest, tak? No się zrobiło. Jakiś tygrys. Faster. Z automatu na razie sprawdzimy. Slow. OK. I oryginał. Dobra. No i powiedzmy, zostawmy faster. Okej. I co? Coś może jeszcze sprawdzimy na slow. No dobra, ubu. I weźmy slow. Jakbym tutaj, mogę tutaj dopisać. 7. Co on powie? Proszę, się zrobiło mocno, nie? No to co, sprawdźmy jeszcze ten efekt. Oj, to jakiś inny efekt. Voice, speech in pitch. Slow. Slow. Ciekawe to. Więc możemy tutaj z sekundami zmieniać różne dźwięki, tworzyć, tak? I z łubu-dubu wyszło jakaś jazda. No, ten program naprawdę potrafi sporo zrobić, więc zatrzymajmy to. Możemy sobie tu, tak powiedzmy, co było 7, a tu na przykład zróbmy 28. Powiedzmy jakoś trochę zmieńmy. I co będzie? Tu bym zrobił 7. On, widzicie, on automatycznie dostosowuje jakoś 7, powiedzmy 9, 3. Tak? I co powie? Na przykład coś takiego, ale przy faster, jak będziemy tutaj wpisywać 7, 9, 3, tak? A
A jeszcze inaczej, bez selecta 7,93. Tutaj byśmy zrobili minus 28. Coś takiego. I tu na przykład byśmy zobaczyli. A, muszę do końca dojechać. Czemu mi tutaj 7,93 widzicie, select preset chce, ale można naprawdę, o widzicie, tutaj mamy takie suwaki, równość. Okay. To można tutaj pokombinować, tak? Widzicie? Na maksa. Jakby spał, co? Jakiś smok. No zostawmy tego smoka. Co on tam powie? Teraz? I z łubu dubu zrobiliśmy. Możemy jeszcze zapisać jako wersję łubu dubu 2. Smok. Ok. Jak komuś będzie potrzebny taki coś, bo to różne rzeczy się można. W ostatnim najbliższym czasie będę jeszcze pobierał do program do tworzenia słuchowisk, tak myślę, nie? Tu zawsze można coś sobie tam stworzyć, nie? I połączyć coś tam, bajkę jakąś dla dzieci, coś tam, słuchowisko. Okej. To ja na tyle. Pozdrawiam.